Ten dzwonek do drzwi. Ej, no normalnie miałam orgazm, mówi Natalka. Zawsze mnie o tym informuje. Jakby to było, Bóg wie, jakie wydarzenie jej życie. Idę do łazienki, wymyśl potasa. Dzwonek do drzwi. Przywiązałem się ręcznikiem. Sąsiad. Przepraszam. Czy mogą Państwo zachowywać się trochę ciszej? Ciszej już nie, ale trochę głośniej tak. Zamykam mu drzwi przed nosem. Dzwonię jeszcze raz. Mam to gdzieś. Wracam z butelką pilznerka do Natalki. W ostatnim sklepie nocnym przy mojej ulicy pojawiły się sześciopaki pilznera. Lubię zimne czeskie piwo, choć to akurat rozlewane jest w Poznaniu i smaku daleko mu do prawdziwego pilzneńskiego układa. Przewalamy się bezmyślnie po łóżku, wypalamy nowe dziury w prześcieradle. W pokoju gęsto od dymu. Natalka pali jednego za drugim i nawet nie szuka popielniczki, żeby zgasić peta. Tylko rzuca gdziekolwiek. Swoje mieszkanie wygląda jak melina. W sypialni piętrzą się pety, stare zużyte prezerwatywy, pomięte ręczniki papierowe, puste butelki, puste puszki, kapsle, resztki pizzy. W innych pokojach i w kuchni nie lepiej. Nie zmywam, nie sprzątam, nie wyrzucam śmieci, podłogi się lepią. Może powinienem spotkać normalną kobietę, która posprząta. Natalka normalna nie jest. Po pół godziny znowu dzwonię do drzwi. Nie reaguje. Dzwoni jeszcze raz i jeszcze raz. Potem już bez przerwy irytujące brzęczenie przez 15 minut. Włożył zapałkę w przełącznik swój, myślę i wstaję do drzwi. Zejdę narzucać na ten rękawów. Przez lata mógł się przyzwyczaić, nie zawracać głowy, że u mnie głośno. Głośno, bo się dobrze bawię. Sam może się bawić, zamiast gadać w telewizor. Drzwiak stoi źle. Co tu robisz? Dozwonić się do ciebie nie można. Tu wyłączę telefon. Ciągle go wyłączać. Bo nie cierpię, jak mi się zawraca głowa. Dlatego przyszłam bez zapowiedzi. Nie cieszysz się? Nie. Mam sobie pójść, pyta zdumiona, że nie zapraszam do środka. Już mam odpowiedzieć, kiedy za moimi plecami pojawia się głowa na talerzu. Zarzuca tylko moją koszulę na gołe cyca. Ej, a to kto? Co to za zdzira? Dziewczęta się poznały. Chcąc awantury na klatce, puściłem żyletkę. Od razu pobiegła do lodówki nalać sobie bolsa. Pod rząd wypiła cztery lufki. Musiała mieć ostry ból. Nic nie mówię, tylko otwieram znerka i patrzę. Natalka wciąga spodnie obrażone. Myślę sobie, że mąż zrobi jak wyjdzie, ale ona rozsiada się na kanapie i na cały regulator włącza swoją ulubioną piosenkę. Żyletka nalewa piątki w kieliszek i zamiast zbić chrusteń z faz biednej Natalii. Zauważyła, że wódki jest pod ostatkiem, jeden kieliszek można zmarnować w pustym wieście. Dobrze, że mi się nie oberwało, myślę. Wąmu dziwko, nie będziesz tu chlała za darmo. Ej, tylko nie dziwko. Dziewczyny zaczynają się próbować na kanapie. Tle gra głośna muzyka. Niezły mam fan. Trochę mi szkoda żyletki, kiedy widzę stopione długie polakierowane paznokcie w jej szyję. Ale co się będę wtrącał? W końcu to zapasy w tej samej kategorii wagowej. W końcu sama bezmyślnie sprowokowała awanturę, bo co ją niby obchodzi Natalka w moim mieszkaniu. Ważne, że jest alkohol i na pewno nie zabraknie. Znowu dzwonek do drzwi. Otwierasz, policja. O, ci. Chyba sąsiad naprawdę ma dzisiaj zły humor, myślę, i sam wkładam spodnie. Mieliśmy zgłoszenie, że to jest pijacka rozrywa, mówi ten wyższy i bardziej przystojny. Stoją wściekli w czarnych mundurach z odblaskowymi napisami na plecach. Jaka tam rozroba, dziewczyny się próbują na kanapie i tyle. Jakoś moja odpowiedź mi nie wystarcza. Chodzą, spisują, gdzieś dzwonią. Okazuje się, że Natalka nie ma 23 lat, tylko 17, że nie pracuje na pół etatu w ciastkarni, tylko uczy się w zawodówce, że pół roku temu uciekła z domu i tyle ją rodzice widzieli, a tak w ogóle to jest zemblonga. Ja to zawsze daje się nabrać. Dobrze, że nie ma 15 lat, ale i tak będę miał sprawę. Artykuł 208 kodeksu karnego, rozbijanie nieletniego. Tak to się nazywa. Seks z nieletnią nikomu nie przeszkadza. Ale jak jej się postawi piwo, to wielka zbrodnia. Ten świat jest słaby. Ej, no przepraszam, bąka Natalka i wychodzi z panami policjantami. Tyle ją widziałem. I jakoś nie jest mi żal. Zostaliśmy sami. Była dopiero pierwsza w nocy. Polałem bolsa do dwóch kieliszków. W sumie mogło być gorzej, pomyślałem. Przynajmniej nie napierali nas na narkotykach. Wtedy dopiero miałem problem. Żyletka została do rana. Miło. Popijając, śmialiśmy się z Natalki i moich głupoty. Tak to jest, jak się wpuszcza do domu gówniarę, skwitowała moja uroczeńca listka. Nie mam dwóch zdań, tak to jest i mam za swoje. Nie mówiąc nic, wpiłem wargi w jej szyję. Dziękuję.